niniejszym przekazuję zaproszenie na przyjęcie urodzinowe. Okej, a gdzie to zaproszenie? Wszystko było zapisane na konfetti. Tylko że zostaliśmy jakby oślepieni. Zamknijcie oczy. O matko, wypaliło mi się na rogowce! Przyjdźcie na przyjęcie urodzinowe do Masami. Ej, nie jest dobrze. No nie wiem, 20 razy to dziś widziałem. Lekarz powiedział, że to przejdzie do wieczora albo za 10 lat. Życzę miłego dnia! Oj, oj. Nie jest dobrze, że nas zaprosiła! To urodziny, fajna zabawa. Będzie tort i gry. Tort, tort! Nie rozumiesz, panie tato? To Masami. Ona jest jak księżniczka w naszej szkole. Wszystko musi być idealne. Widziałeś zaproszenie? Nadal widzę. Kto wie, co się stanie, jak nie będzie zadowolona. Jej tata jest bardzo wpływowy. Pamiętasz Harego z trzeciej klasy? Oczywiście, że tak. Na matematyce siedział za mną. Nie z twojej klasy, tylko z naszej. Ja go pamiętam. Dał raz Masami parę skarpet. I to był błąd, bo Masami nie ma nóg. Następnego dnia tata Harego stracił pracę w tęczowej fabryce i cała rodzina wyniosła się z miasta. Spokojnie. Nie, nam się to nie przydarzy. Nigdzie nie pracuję. Ale pani mama, tak. Musimy dać Masami najlepszy prezent pod słońcem. Ale co można dać dziewczynie, która ma wszystko? No nic! A może przyjaźń? Przecież szczera przyjaźń to najlepszy dar na świecie. Chyba lepiej nie pójść na imprezę. Tak, doskonały plan. I wtedy Shop wpadł do domu, bo przegrywał walkę ze skunksami i rozwalił akwarium z rekinami i one zjadły zaproszenie i strasznie się teraz panoszą po domu i dlatego nie możemy do ciebie przyjść, okej, pa! O, zaczekajcie chwilę! Nie przyjdziecie, bo zgubiliście zaproszenie wypalone na rogówce? Tak... Dostaniecie nowe. Do zobaczenia na imprezie. Oczywiście, teraz na pewno przyjdziemy. Możesz nam pokazać drogę do klasy? Możesz mi pokazać drogę do wyjścia? Hej, Masami! Założę się, że nie... Nie wiesz, jaki prezent chcemy ci przynieść? Gambul, przecież jeszcze nie mamy! Racja, nie mam pojęcia. Ale na pewno byś chciała zgadnąć, jaki zamierzamy ci dać prezent, he? Nie, nie chciałabym. Proszę, spróbuj. Okej. Czy to mi Graves, którego widziałam w galerii? Nie. Pa! Czy to jest... Pa! Czy to jest coś do mojego... Pa! O, wszystko jedno. Co to mi Graves? Nie wiem, pewnie coś dla dziewczyn. Przynajmniej wiemy, co jej kupić. Mi Graves! Co za zbieg okoliczności. Nigdy wcześniej nie słyszałem o Gravesie, a teraz nagle wszyscy o nim mówią. O niej podsłuchiwali, nie kumasz? Niby co? Mi Gravesa! No, mi Gravesa! A, Mika Gravesa, tego malarza. Mamy jeden jego obraz na sprzedaż. Ekstra, bierzemy! To 4000. Co? A niby skąd weźmiemy 4000? O nie, 4000 to jest tytuł obrazu. On kosztuje 20 000. A niby skąd weźmiemy 20 000? Stąd samą, skąd nie weźmiemy 4000. Trzeba znaleźć coś, na co raczej będzie nas stać.